Ten starszy pan zobaczył, że coś z tymi sprawami seksualnymi nie wychodzi. Poszedł do seksuologa znanego, ten potraktował go poważnie. Otworzył historię choroby, mówię, będę panu zadawał pytania różne. I tu jest takie pytanie, kiedy pan się ostatni raz kochał ze swoją żoną? A ten takiego puchacza zrobił. Ja nie pamiętam, ale może ona pamięta. Wziął telefon komórkowy i dzwoni do niej. Do niej mówi, hela. Kiedy ostatni raz się kochaliśmy? A ona mówi, a kto dzwoni? Część wie, o co chodzi, i są radośni, wiedzą, że... Ale część jest nie, i przychodzą tacy, oni są zmęczeni od urodzenia i tacy nam zdyczeni, prawda? Ciekawe, co tu będzie. No i tak, prawda? I proszę Państwa, ja tak patrzę, jak mijają minuty, a oni topnieją. A jak dochodzimy do tej piosenki, to jest w ogóle szczyt całego spotkania, to musi zawsze być szła babeczka do laseczka, to jest przerobiona szła dzieweczka do laseczka, to będziemy musiał śpiewać. Jak w tym refrenie jest, jak ona do tego dziadka mówi, chodź ze mną, nie lękaj się. To oni potem wszyscy śpiewają. Jeden na drugiego pokazuje. Teraz tak, proszę Państwa, jest godzina 8 wieczorem. Proszę podnieść pełna sala. Niech ci podniosą rękę, co dzisiaj powiedzieli słowo kocham. Jedna, dwie, trzy osoby podnosi rękę. Ja mówię, a reszta? Proszę Państwa, nie ruszymy dalej, dopóki jeden do drugiego nie powie, że się kochamy. I słyszę, tak, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Teraz się takie czasy zrobiły, że boją się uzewnętrzniać uczuć, ponieważ jest to odczytywane jako słabość. No to jest błędne pojęcie. Proszę wszystkich wstać, wziąć się za ręce, zrobić łańcuch energetyczny. To jest coś pięknego, ja mam łzy. Z wieloma ogniwami, którymi jest każdy z nas. I śpiewamy tą harcerską piosenkę Idzie noc. Słońce. Zeszło z gór, zeszło z pól, zeszło z mórz. W cichym śnie spocznij już. Bóg jest tuż, Bóg jest tuż. Słońce. Piersią, kłaniamy się i wychodzimy. Za to granie dziękujemy, zdrowia, szczęścia ci życzymy. Bardzo dziękuję. Występując, który odbędzie się w Głównym Samorządowym Centrum Kultury. Panie profesorze, ja jestem sekretarką profesora Torbickiego. Jezu, super było, super, naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Oni wszyscy byli po prostu, oni po prostu wszyscy byli szczęśliwi. Superowy pan profesor jest po prostu gigant, on tak. Nad wszystkimi, chwała jemu i cześć, bardzo. Po raz kolejny udowodniłam sobie dzisiaj, będąc tutaj, że po prostu jest człowiekiem, którego powinni rozmnażać w ilości nieograniczonej. Pierwszy raz takie coś mnie spotkało, żeby taki piękny wieczór był. Będę bardziej, ja wiem, no bardziej wierzyć chyba po tym. Taka lekcja to jest dla mnie. Ludzi trzeba wierzyć. Bo taka osoba i podkreśla ciągle to, że jest Bóg. Wrażenia są w ogóle cudowne i wspaniałe. Z muzyką nigdy nie zerwę, tak jak i pewnie profesor. Znakomity koncert, znakomity. Osoba prowadząca, no to po prostu po raz pierwszy spotkałam się z czymś takim. Pan profesor Krzysztof Bielecki. Latający Holender. Tytan pracy. Ale słuchaj, ja jutro przyjmuję na Racławickiej. Zapisy Racławicka 132B. Piękny głos. Koleżeński.
Tak jakby śpiewał od zawsze. Niech jeszcze dzwoni teraz, pewnie jakieś miejsca będą. Ja ci podam telefon. Zwróciłam się do niego z bardzo ludzką prośbą, że jestem bardzo ciężko chora. Krzysiu na początku zaklął, później powiedział: Baśka, pomogę ci, bądź spokojna. Minęło 4 lata, jestem zupełnie zdrowa. Zawsze to będę powtarzała. To wielki człowiek. Przez te całe lata, będąc lekarzem, starałem się być blisko człowieka. Bardzo mi pomógł to w tym mój nauczyciel religii, którym był ksiądz Jan Twardowski, którego poznałem w 1953 roku. Operowałem go, także przy różnych spotkaniach mówię, że jestem chyba jednym z niewielu, który zna wnętrze księdza Twardowskiego. On zwykł mówić tak, że jeżeli w życiu stale jest dobrze, to niedobrze. Ale jak jest dobrze i niedobrze, to jest dobrze. Czyli jak jesteśmy w sytuacji takiej, że jest chwila zła, to proszę się nie załamywać, bo po niej będzie dobra. A jak są cały czas chwile dobre, to trzeba być czujnym. Uwaga, żółte światełko, bo może wydarzyć się chwila zła. Kiedyś mówię, księdzu, rozmawiałem z pacjentem, ale nie słyszałem, co on mówi. A on się pyta, a w jakiej ty byłeś pozycji? Ja mówię, no jak stałem nad nim, a on leżał. A widzisz, a trzeba było się nad nim pochylić, to byś usłyszał, co on do ciebie mówi. I to takie pochylanie się nad człowiekiem, to była ta filozofia księdza Twardowskiego, o której ja od niego się nauczyłem. Nie szalenie odpowiada, jak Jan Paweł II, papież, którego wszyscy na sztandarach pomniki stawiają, tylko ciężej, ktoś nie wchodzi jego nauka do praktyki. Wszyscy chcą pomnik zrobić, obraz namalować, ta część pojedzie na beatyfikację, ale nawet te 4 filary filozofii miłości, którą on podał, prymat osoby nad rzeczą, prymat miłosierdzia nad sprawiedliwością, prymat etyki nad techniką i lepiej być niż mieć. Ni stąd, ni zowąd się dowiedziałem, że mam jelito chore. Dla mnie to było takie, jakby od razu przekreślenie było i wyłączenie, zakończenie żywota. 8 marca, pamiętam, 2001 roku, widzę ciebie u siebie już w tym szpitalu. Dzięki Bogu 10 lat minęło i ja dziękuję za to, że żyję i funkcjonuję. Byłem w Nowym Jorku, byłem w Moskwie i w Hadze. Da Bóg, to i o Tokio zawadzę. Szukałem tego w Paryżu, szukałem w Berlinie i w Rzymie. A to było za oknem i miało polskie imię. Myślałem, tam wielki świat, potęga, nowe dzieje, a tu wiejski ogródek kwiatami się do mnie śmieje. Cel, po co ja żyję? No po co ja, zadajmy sobie każdą, po co ja żyję? Ja mam krótko, ja żyję dla innych.